Drodzy Państwo, słowo smart to ostatnio wytrych. Bardzo znane, popularne i coraz częściej przewija się w mediach. Smart mogą być ludzie, smart mogą być przedsiębiorcy, smart mogą być władze samorządowe. To wszystko razem powinno nam dać smart region. Co to właściwie jest ten smart region? No tak jak pan już redaktor wspomniał, no, definicja jest bardzo szeroka, aczkolwiek bardzo ogólnie dzisiejszy świat opiera się na danych. Każdy o tym wie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach wszystko jest zdalne, wszystko jest mobilne i dobrze wiemy, że właściwie bycie smart to bycie mobilnym, bycie zaznajomionym z technologiami i mającym swobodny dostęp do wymiany informacji. Więc to jest taki punkt widzenia z punktu widzenia załóżmy mieszkańca regionu. Z punktu widzenia z kolei administracji samorządowej odpowiadającej za ten region. Do tej pory smart głównie kojarzyło się z infrastrukturą. Tramwaje, inteligentne skrzyżowania, ławeczki Wi-Fi i inteligentne miasta. Tak, inteligentne zaczątki. Miasta, tak. Tylko że bardzo często mieszkańcy nie za bardzo rozumieją tego smart rozumianego przez miasto, bo dla człowieka staje się coś smart, kiedy on to dotknie, kiedy on może tego użyć. Kiedy ma z tego korzyść. Ma z tego korzyść i on to rozumie. Dlaczego to jest inne niż tamto nie smart, tak? I teraz mamy trzeciego tak naprawdę uczestnika jeszcze tego, nazwijmy, naszego regionu. To jest biznes, który też jest smart. Chcę tutaj zaznaczyć, że nasz region, pomimo że skupia się wokół turystyki, która teraz niestety siadła, skupia się wokół wody, meblarstwa i to są te trzy główne inteligentne specjalizacje. To chciałbym podkreślić, że tak naprawdę u nas w regionie istnieje bardzo dużo spółek technologicznych, które z powodzeniem rozwijają się na polskich i zagranicznych rynkach. Bo czasami są bardziej znane nawet w Europie niż u nas. No właśnie. I teraz jak ja rozumiem smart? Smart to powinno być taki region, który sprzyja rozwijaniu się technologii w naszym regionie, tutaj. Nie, dzisiaj tak naprawdę te wyspy biznesowe, które firmy, które ze sobą z jednej strony konkurują, z drugiej strony starają się zrobić interesy, ale na zewnątrz, one powinny dostać przestrzeń od miasta, gdzie powinny móc swobodnie rozwijać się tutaj z korzyścią dla naszych mieszkańców. I teraz w dzisiejszej dobie smart tak naprawdę jest to wszelkiej maści różne technologie, które są przede wszystkim kompatybilne. No właśnie, jakie technologie? I czy można je jakoś nazwać? Kiedyś to było, pierwszą taką technologią smart nazwijmy były social media, czyli zwykłe czaty, Facebooki i tak dalej, czyli ludzie zaczęli się ze sobą komunikować. Ewolucją tej technologii były technologie informatyczne, które zautomatyzowały, załóżmy, światła uliczne, czyli zaczęły komunikować się z infrastrukturą, potrafią coś włączyć, wyłączyć, otworzyć. To są wszelkiej maści smart home'y, smart building, to są wszelkiej maści systemy sterujące na przykład systemami grzewczymi, ciepłowniczymi lub energetycznymi, tak? I to były rozumiane smart, ale nadal te technologie nie dotykają za bardzo mieszkańców. Pomimo, że ja wiem, że MPEC nas grzeje i wiem, że mam ciepło w grzejnikach, to nie wiem tak naprawdę o tym, jako mieszkaniec, że całe miasto jest w pełni zautomatyzowane do sterowania tą siecią ciepłowniczą. Jest to sukces tutaj nasz lokalny, rzeczywiście takie technologie są wdrażane. I teraz mówimy tak naprawdę o przeskoczeniu z tej technologii ukrytej trochę do takiej sfery publicznej. Czyli chodzi mi o technologie, które rzeczywiście są otwartymi standardami, takimi, że każdy z nas, zarówno biznesmen, jak i mieszkaniec, może swobodnie wpiąć się, pobrać jakąś porcję danych, która mnie interesuje, wykorzystać te dane na własny użytek, albo prywatnie jest mi to potrzebne, albo jest to potrzebne, bo mam fajny koncept biznesowy i chciałbym lokalnie zacząć coś robić, tworzyć, tak? Więc dla mnie smart jest to, smart region kojarzy się z taką inicjatywą samorządową, która powinna wspierać wszelkiej maści otwarte standardy komunikacyjne. To jest bardzo enigmatyczne, zdaję sobie z tego sprawę, aczkolwiek na Kongresie Przyszłości, o którym za chwilę pewnie powiemy, chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób my użyliśmy technologii w naszym robieniu smart w celu realizacji takiego społecznie potrzebnego programu,
ratującego życie. Bo to, o czym Pan mówi, to jest takie smart społeczeństwo właściwie, a to smart społeczeństwo opiera się tak naprawdę na dostępie do informacji, a mówiąc precyzyjnie, na danych po prostu, bo to są wszystko dane. Zgadza się. I czy myśli Pan, że w jakiejś perspektywie może być tak, no trzymając się Olsztyna, o którym rozmawiamy, że Olsztyn albo jakiekolwiek inne miasto stanie się takim miastem w pełni inteligentnym? Jasne, że tak. Znaczy, znam wiele przykładów miast dużych na świecie, które już są inteligentne, ale też wiem, ile kosztowało pieniędzy i wysiłku władz, żeby skoordynować i wdrożyć całą masę inteligentnych technologii w mieście. Jestem prawie że pewien, że naszego regionu nie stać na takie inwestycje, bo mówimy o miliardowych w dolarach inwestycjach. Tu mamy przykład Kopenhagi, Singapuru. Aczkolwiek my możemy stworzyć, są technologie, które są rzeczywiście społecznie, tak jak tak zwane open source. Jest potrzebny jedynie inicjator, czyli ktoś, kto zainicjuje ten proces, kto skoordynuje działania pomiędzy właśnie różnymi biznesami a mieszkańcami. I według mnie jak najbardziej nawet nie jest to realne, tylko to jest nieodzowne i nieuniknione. Te technologie zaistnieją tutaj. Pytanie brzmi tylko, czy te technologie przyjdą do nas z zachodu, tak jak do tej pory wszystkie, czy dostrzeżemy tą szansę jako region, że to miasto mogłoby zainicjować tą rewolucję. I to miasto mogłoby być inicjatorem lokalnych przedsięwzięć opartych na otwartych standardach. A mamy takich ludzi w Olsztynie? Bo załóżmy, że mamy pieniądze. Czy mamy w Olsztynie ludzi, którzy podjęliby się takiego zadania? Mamy takich fachowców? Zdecydowanie mamy. Olsztyn jest bardzo zaawansowany technologicznie wbrew pozorom, tylko tak jak wcześniej wspomniałem, o tym prawie nikt nie wie, ani u nas w regionie, albo nawet w kraju. I teraz, jeżeli władze samorządowe wyjdą z inicjatywą taką oddolną trochę wspomożenia tego procesu, gwarantuję panom, że tacy ludzie się znajdą. Sam ich znam, sam taką osobą jestem. To jest kwestia tak naprawdę chęci i trochę odwagi władz samorządowych, tak? Żeby taki proces zainicjować. Nie widzę tutaj przeszkód, żeby nasz region był takim sercem, załóżmy, tej takiej nowej rewolucji, trochę innego podejścia do rozwoju społeczeństwa poprzez technologię. Czyli mówiąc, bądźmy smart. Bądźmy smart tam, gdzie możemy właśnie. Zdecydowanie. Każde smart, czyli wiedza i edukacja, buduje innowacje, buduje przyszłość i bogactwo. W związku z tym każda objaw smart będzie z korzyścią dla tego regionu. Drodzy Państwo, zatem zapraszamy na Kongres Przyszłości, gdzie na pewno będzie dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy i będziemy tam mówili m.in. o smart, chociaż nie tylko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.